środę, szczerze Panią powiem, jest mały kryzys i my o tym mówimy otwarcie. To nie jest coś, co my ukrywamy. To jest też jakby naturalna część tego kursu, że trzeba czujemy... też studenta psychicznie przygotować. Tak, ja bardzo często zapisując osoby do naszej szkoły na Total Immersion mówię, że ten kryzys nastąpi, ale proszę się tym nie martwić, bo to trwa dosłownie nieraz godzinę, dwie, ale w piątek, uwierzcie Pani, jest to naprawdę zaskakujący efekt. Sukces. Sukces taki, na który niektórzy czekają kilka miesięcy, a tutaj raptem 5 dni. Co więcej, też może Pani zaskoczę, ale ten produkt, ten kurs Total Immersion jest sugerowany w takich modułach 2-3 tygodniowych, czyli odpoczywamy w weekend i przychodzimy w kolejnym tygodniu. Ale też zastanówmy się nad tym, tak, czasami, bo niektórzy myślą sobie, czy warto, tak, czy ja dam radę, ale jeżeli za tym stoi motywacja, tak, czyli muszę ten język poznać, bo mam szansę zdobyć nową pracę, bo mogę wyjechać za granicę, ale jak nie znam języka, to minie mi gdzieś ta szansa, tak, ominie mnie. Także niektórzy poświęcają się i są efekty naprawdę zaskakujące. Po tym kursie polecamy mimo wszystko utrwalanie tej wiedzy i na przykład już wtedy przychodzenie na zajęcia raz, dwa razy w tygodniu, żeby ta wiedza nie uleciała, tak, żebyśmy jednak mogli sobie to z lektorem szlifować. Także no, opcji jest kilka w czasie wakacji, ale ta jest taka najbardziej intensywna i Total Immersion to nie jest tylko propozycja na wakacje. To jest kurs, który prowadzony jest u nas przez cały rok i muszę powiedzieć, że właściwie prawie co tydzień mam osobę, która z tego kursu korzysta. Mamy teraz... To jest właściwie kurs od samych podstaw, czyli tak, od i zera tak, i nie. Chciałam tylko właśnie powiedzieć, że jest koniec lipca, a my już na sierpień mamy 6 osób zapisanych, także niektóre osoby będą brały udział jednocześnie, tak? Bo to wtedy jest wesoło, gdy w czasie przerwy studenci się spotykają i jak Pani sobie radzi. No świetnie, no ja też, a ciekawe jak to będzie. Pani zada pytanie, czy od podstaw. Tak, właściwie te zajęcia możemy prowadzić na każdym poziomie zaawansowania. Osobom, które zgłaszają się do nas i są zupełnie początkujące, sugerujemy mimo wszystko odbycie kilku lekcji, takich na poziomie podstawowym, żeby w poniedziałek nie nastąpił ten szok. Natomiast też, bo ważne jest to, że my te zajęcia prowadzimy taką naszą metodą Berlitz, w czasie której my dużo mówimy, także my nie chcemy, żeby ktoś może był w poniedziałek przerażony, więc nieraz mówimy, proszę sobie wykupić 2-3 dodatkowe lekcje i wiedzieć, na co pani będzie przygotowana od poniedziałku. Tak, ale zawsze jest miło i wesoło i przede wszystkim efektywnie. A proszę powiedzieć też, jakie języki cieszą się największą popularnością? Teraz, zwłaszcza w tym okresie wakacyjnym. Ja Panie zaskoczę, ale nadal dominuje angielski. Z racji tego, że tak, to z języka angielskiego chyba mam 60-70% zajęć, potem jest niemiecki, tak? Czyli znowu nic zaskakującego, tak? Chyba z racji tego naszego położenia geograficznego, gdzie jesteśmy blisko tej granicy niemieckiej, przecież tutaj mają siedzibę znane międzynarodowe, te niemieckie firmy, korporacje tak. znane, więc też zajęcia z języka niemieckiego, ale ponadto hiszpański. Słyszałam o portugalskim w tym roku. Portugalski też cieszy się popularnością, jest to francuski i powiem Paniom polski. Rzeczywiście z polskiego też wielu obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Polski, też zgłaszają się do nas, bo wiedzą, że właśnie poprzez tą intensywną naukę mogą szybko przygotować się do tego funkcjonowania w języku obcym. Ja też chciałam się zapytać, bo my mówiłyśmy o tej pierwszej metodzie, takiej intensywnej, jest to metoda indywidualna. A co z tą nauką w grupie? Ta nauka w grupie, też chciałabym Panią powiedzieć, że ona wbrew pozorom w ogóle jest polecana osobom, które na przykład mają barierę w komunikacji. Wydawać by się mogło tak, jak się boję, to zapiszę się na lekcje indywidualne. I często przychodzą do mnie takie osoby i od razu zgłaszają, że ja poproszę lekcje indywidualne, bo się boję mówić. Ja mówię, nie ma nic gorszego, jak kontynuować tą naukę w trybie indywidualnym, bo nigdy tej bariery nie przełamiemy. A grupy małe, które mamy, 4-6-osobowe, sprawiają, że my po prostu w tym języku od pierwszych zajęć się musimy odezwać. Tak jak mówiłam Pani, na lekcjach indywidualnych rozmawiamy z lektorem, to tutaj są z nami 3-4 osoby, które po pierwsze reprezentują ten sam poziom zaawansowania, bo zawsze staramy się bardzo dokładnie dobierać ten poziom, żeby osoby też nie czuły się skrępowane przy innych uczestnikach kursu. Czyli przełamujemy bariery w mówieniu, aktywnie to ćwiczymy, czyli nie ma sytuacji, gdzie my tylko z lektorem, gdzie lektor udaje, że jest na naszym poziomie zaawansowania, tak? Jesteśmy łączeni w parę z osobami na naszym poziomie zaawansowania, ćwiczymy gramatykę, ćwiczymy te wszystkie scenki w grupach w czasie wakacji. Też doświadczenia Panią powiem, to jest też czas na zawarcie nowych znajomości. Te grupy się ze sobą zżywają, ponieważ te kursy wakacyjne, intensywne trwają 3 tygodnie, 2 lub 3 tygodnie. W tym roku są to 2-tygodniowe sesje, w ubiegłym roku były to 3 tygodnie, czyli codziennie przychodzimy na 3 lekcje, poznajemy te osoby. Proszę mi wierzyć, tu po 3-4 dniach już są takie znajomości, że właśnie grupy sobie wieczorem po zajęciach idą właśnie na te
pogadać na kawę, porozmawiać, wspierają się potem przy odrabianiu prac domowych. I te grupy bardzo często też potem kontynuują od września. Nawet nie zawsze cała grupa, ale gdzieś jakieś dwie panie się zaprzyjaźnią i potem mówią, że to my się zapiszemy od września, będziemy kontynuować. Bo tak jak mówiłam, w przypadku lekcji indywidualnych tą naukę warto kontynuować, tak samo jest z wakacyjnymi kursami. A jak już mamy koleżankę, to z pewnością ona będzie nas motywować, albo będziemy motywować się siebie wzajemnie. Tak, tak. Też w ogóle ta motywacja, powiem paniom, ona bardzo nam pomaga w nauce języka obcego, bo to jest tak jak właściwie z każdym takim celem, który sobie w życiu zakładamy. Czy gdy chcemy schudnąć, tak, właśnie stracić na wadze, bądź też nauczyć się języka obcego, to pewnie wy nie przyznacie, tak, ale ten poziom motywacji jest najwyższy na samym początku, gdy my zakładamy sobie realizację danego celu. Czyli jeżeli sobie myślimy, chcę schudnąć, to będę chodziła na siłownię i będę trzymała się pewnych zasad dietetycznych. Tak samo jest z angielskim. Jeżeli chcemy się go nauczyć, to w tym momencie bardzo chcemy chodzić na lekcje i wtedy decydujemy się na ten kurs intensywny, co u nas oznacza codziennie, tak? W przypadku lekcji indywidualnych może być to codziennie lub też co drugi dzień. I teraz jeżeli uczymy się codziennie, to zauważmy, że ten przyrost wiedzy widoczny jest po 2-3 dniach, tak? Po 3 dniach jest 9-12 lekcji nieraz, czyli czas jakby, który porównywalny jest z miesięcznym kursem językowym. Jeżeli my po 3 dniach widzimy efekty, co oznacza, komunikujemy się w tym tak języku, jest. Popełniamy mnie. Motywacja też tak, to ta motywacja wzrasta i ona sprawia, że my w drugim tygodniu też chcemy chodzić na zajęcia i po 3 tygodniach mamy już właściwie cel częściowo zrealizowany, tak? No i też jakby fajne jest to, że te zajęcia codzienne sprawiają to, że ta wiedza nie ulatuje, bo jeżeli chodzimy na ten kurs regularny od września, no to nieraz przyjdziemy raz w tygodniu, nieraz co dwa razy w tygodniu i musimy sobie dużo przypominać, tak, co było ostatnio. A jeżeli uczymy się codziennie, to właściwie ta wiedza nie ma jest kiedy na bieżąco. Jest na bieżąco, tak. Nie ma kiedy ulecieć, chociaż my i tak mimo wszystko sugerujemy jeszcze pracę własną pomiędzy tymi codziennymi zajęciami. To już jest tylko utrwalenie tych nowych słówek i odrobienie prac domowych. Już na sam koniec, bo niestety czas nam tak szybciutko ucieka, chciałabym zapytać o tą metodę Berlitz. W dwóch słowach dosłownie. Co to jest za metoda? Metoda rzeczywiście osławiona, tak? Ponad 130 lat już funkcjonujemy na świecie. Metoda taka bardzo naturalna i najbardziej przyjazna dla człowieka, ponieważ tą metodą my same nauczyliśmy się języka ojczystego. Czyli po pierwsze, poprzez naturalny kontakt z językiem, którego się uczymy. Tak jak dzieci uczyły się języka obcego i my się uczyłyśmy poprzez słuchanie rodziców i powtarzanie za nimi. My w ten sam sposób, tak? Uczymy tutaj w Berlicu, czyli wyjątkowo tylko w języku docelowym prowadzimy zajęcia. Zajęcia nastawione są na konwersację, czyli nastawieni na to, aby student uczył się komunikować w języku obcym. Gramatyka, która często stanowi problem, tak? My się boimy, że popełnimy błąd. My tutaj gramatykę ćwiczymy praktycznie na konkretnych przykładach, tak aby student poczuł, że on poznaje nowe struktury, a niekoniecznie uczy się regułek gramatycznych. I kolejna jeszcze ważna rzecz to słownictwo, które poznajemy też w kontekście. Na konkretnych przykładach, ćwicząc to w dialogach, też łatwiej nam jest zapamiętać, ćwiczyć nowe słowa. I ostatni taki aspekt, ale też ważny, o którym już zresztą wcześniej wspomniałam, rotacja lektorów. Też chcemy, żeby nasi studenci od początku mieli kontakt z kilkoma osobami, które tym językiem się posługują, bo w przyszłości już było nam łatwiej. No i tylko połączymy to z intensywną nauką i efekt po 3 tygodniach. Murowany. Właściwie tak, gwarantowany, murowany, tak. I nie pozostaje nam nic innego, jak naszych telewidzów zaprosić tutaj do Kupca Poznańskiego, łącznie z dziećmi, na trzecie piętro. Trzecie piętro w Kupcu Poznańskim. Szkoła Języków Obcych Berlitz. Dziękujemy serdecznie Pani Moniko za nasze dzisiejsze spotkanie. A Państwa teraz zapraszamy na raport, czyli najświeższe informacje z Poznania.